Surowce pod presją HIN ceny ropy w górę w reakcji na łagodzenie blokad antykowidowych. Surowce drożeją ropa naftowa w USA jest wyceniana po 116 dolarów amerykańskich za baryłkę. Mieć na w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,7%. Brędna na ICE przekracza 120 dolarów amerykańskich były. Ceny surowców rosną w reakcji na łagodzenie blokad antycowdwych w Chinach i pracę Unia Europejska nad wprowadzeniem embarga na rosyjską ropę, informują maklerzy. Ceny ropy w górę, bo Chiny łagodzą blokady antykowidowe, a Unia Europejska pracuje nad embargiem wobec Rosji. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 116,04 dolarów amerykańskich, wyżej o 0,84%. Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na lipiec jest wyceniana po 112,10 dolarów amerykańskich za baryłkę, w górę o 0,56%. Brent zmierza do zaliczenia już 6% z kolei miesiąca zakończonego z wyżką notowań, a takiej sytuacji nie było od kwietnia 2011 rok. W związku z poprawą sytuacji zdrowotnej w Chinach od środy ma zostać zniesione wiele ograniczeń, wprowadzonych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19, co umożliwi firmom wznowienie pracy w 25-milionowym Szanghaju. W mieście tym od wielu tygodni obowiązuje surowy lockdown w związku z epidemią koronawirusa Omikron. Władze Szanghaju wskazały, że ocenią dokładnie wytyczne o zapobieganiu epidemii i zniosą nieuzasadnione ograniczenia. Władze mają też wspierać i organizować wznowienie pracy i produkcji w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Krzywa zakażeń koronawirusem spada zarówno w Szanghaju, jak i w Pekinie i innych miastach i regionach Chin. To pozwoli na stopniowy powrót do normalności wielu milionów mieszkańców i zwiększy mobilność, i tym samym wzrośnie popyt na paliwa. Na razie popyt na paliwa w Chinach jest trudny do przewidzenia, biorąc pod uwagę ryzyko dalszych blokad, mówi Daniel Hynes, starszy strateg do spraw rynków surowcowych w Australia and New Zealand Banking Group LTD. Ale podejrzewam, że najgorszych im mają już za sobą, dodaje. Tymczasem kraje Unia Europejska prowadzą pracę nad planem zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej. Nałożenie unijnego embarga na rosyjską ropę nadal blokują Węgry. Na spotkaniu ambasadorów państw Unia Europejska w Brukseli w niedzielę Budapeszt zwrócił się o wyłączenie z sankcji dostaw ropy rurociągami jak i tankowcami. Komisja Europejska ma przygotować nową propozycję, która ma być dyskutowana przez ambasadorów państw członkowskich w poniedziałek rano. Po południu natomiast rozpocznie się szczyt Unia Europejska. Rynek ropy z pewnością na razie przyjmie stanowisko, plus szklanka jest do połowy pełna plus ocenia Hynes. Sytuacja na rynkach paliwowych już się zacieśnia, nawet bez nowych sankcji Unia Europejska na rosyjską ropę. Przed szczytem wakacyjnych wyjazdów, co jeszcze mocniej zwiększy zapotrzebowanie na paliwa, dodaje. Rynek miedzi, ceny miedzi na giełdzie w Londynie zwyżkują w reakcji na łagodzenie antykowidowych ograniczeń w Chinach. Mieć nalmy w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 0,7%, wobec 9,459,00 dolarów amerykańskich za tonę. Notowanych na zakończenie poprzedniej sesji, informują maklerzy. Nacomek śmieć kosztuje 4,3415 dolarów amerykańskich za funt, wyżej o 0,81%. W Chinach notowane są najniższe od niemal 3 miesięcy liczby nowych zachorowań na COVID-19, a władze w Szanghaju i Pekinie decydują o łagodzeniu antykowidowych blokad, co pozwoli m.in wznowić działalność firm i wpłynie na wzrost zapotrzebowania na surowce, w tym metale bazowe. Przestrzeganie przez chińskie władze zasady zero covid pociągnęło za sobą spadek między innymi wydatków konsumenckich, ograniczenie produkcji, zmniejszenie zapotrzebowania na surowce. Większość strategów ocenia, że Chinom trudno będzie w tym roku osiągnąć cel wzrostu gospodarczego na poziomie 5,5%. Z powodu zakłóceń w gospodarce. Na zakończenie poprzedniej sesji mieć Nelme w Londynie zyskała 106 dolarów amerykańskich do 9.459 dolarów amerykańskich za tonę.